Zobaczcie, mamy dzień siódmy. Cieszę się, że tu jestem. Szwajcaria, Alex, śniadanko. No po prostu petarda, no tak można zaczynać dzień. No. Poza tym, że chłopaki są w ogóle jakby z innego świata, jeżeli chodzi o spanie, wstawanie, chodzenie spać, to no mega, no jestem ugoszczony jak król, także biga. Słyszycie, jak ktokolwiek chce do Szwajcarii, to zapraszają. Każdy jest mile widziany. No dobra, myjemy śniadanko i co, ja na skok? Może pójdziesz ze mną na tam kolejny. Zobaczymy jak. Skakać nie będę, ale popatrzę. No to może będzie jakieś ujęcie z zewnątrz. To do zobaczenia. No i dotarłem do miejsca docelowego, czyli Lauterbrunnen. I jestem już, dzisiaj tutaj będę spał w miejscu, w którym w zasadzie zawsze jak jestem w Lauterbrunnen to śpię. Mogę wam polecić to miejsce z takim widokiem właśnie na spad. Pięknie. Co zabawne, jakby tego miejsca nie ma na bookingu, nie da się go znaleźć, ale jak ktoś pisze, tutaj jest nazwa tego miejsca, to można napisać maila, no i to jest jakby i rozsądne cenowo, najbardziej jakby z tych miejsc, bo kosztuje 35 franków za noc. No i jest duża kuchnia, zresztą wam zaraz pokażę wszystko, jak to tutaj wygląda. Także no, miejsce godne polecenia. Co prawda mailowo trzeba wszystko ogarnąć i tak dalej, ale jest warte tego zdecydowanie. No, jak pod moim kątem są jeszcze dwie układalnie sprzętu, ale tak jak powiedziałem, wszystko zaraz pokażę, a ja dzisiaj na pewno się czaję na jeden skoczek, gdzie można przelecieć gdzie można przelecieć pod wodospadem. Co prawda z racji tego, że jest dosyć sucho, to tam jest bardzo mało tego wodospadu, więc po prostu chyba pójdę skoczyć, ale jest fajne miejsce, nazywa się Low Ultimate. A drugi skok, no to chyba zrobię z miejsca High Nose, takie miejsce, które jest no, z którego mega dużo skoków swego czasu robiłem. Chyba najwięcej mam zrobionych właśnie z tego miejsca skoków jeszcze przed tym, jak latałem w wingsuicie. Także drugi skok, może właśnie przyjedzie Alex, którego widzieliście na śniadaniu, pójdzie ze mną na ten skok, zobaczy, więc może będzie jakieś ujęcie właśnie z zewnętrznej kamery. A ja zobaczę, czy tutaj już mogę się zaczekować. Także lecimy do środka. Więc jesteśmy w środku. Jak widzicie, taki widoczek. Tu jest jadalnia z kuchnią. Tu sobie moje rzeczy do jedzenia są. Tu jest naprawdę spora kuchnia, lodówka, a my idziemy na górę. Pięknie. A tu już mój pokój. Wszystko rozpakowane, znaczy rozpakowane, przeniesione po prostu. I mam pokoik z takim widokiem. No po prostu cudopięknie. Jest umywaleczka, wspólna łazienka, wspólny prysznic. Taki jest tu widok na całą dolinę. No po prostu cudo. No, także kolejne 4 dni tutaj jestem. Jutro jestem umówiony właśnie z Aleksem, żeby chcę zobaczyć też skok. Idziemy na skok, który się nazywa Hans. Jest obok Interlaken, ląduje się w Interlaken, więc jutro z samego rana właśnie tam pojadę na skok. No to jest ile? 15 minut stąd. Mają być dobre warunki rano, więc chcę z tego skorzystać.
A teraz co, ogarniam się i autobusem, żeby już nie jechać tam samochodem i nie płacić tam za parking bez sensu. No to jadę tam na drugą stronę, tam do końca, doliny i no, i zobaczymy jak będzie. Jednak po chwili na namysłu i sprawdzeniu czasu i pogody i tak dalej stwierdziłem, że lepszym pomysłem jednak będzie pojechać tam samochodem. Przez godzinę parking jest za darmo, a będzie po prostu i szybciej i już nie chce mi się czekać na ten autobus, który jeździ raz na pół godziny, więc podjeżdżamy na ten parking, na którym wczoraj byłem, po prostu autem, myk myk, szybka akcja. Tam dojście na exit jest bardzo szybkie, to jest jedna z zalet jakby właśnie tego miejsca, że jest bardzo, bardzo szybko można tam dojść, żeby skoczyć. Więc co, ogarniam po prostu wrotki, jadę. Ojej, jaka parówka. Więc jadę, żeby tam skoczyć. I też powrót będzie szybszy, a jak chcę się umówić na ten drugi skok, żeby właśnie Alex mógł pojechać i zobaczyć jak ja skaczę, no to też fajniej, żebym szybciej wrócił, a nie tam musiał czekać i tak dalej, i tak dalej. A właśnie tutaj się dzwoni przed skokiem. Właśnie tutaj do tej bazy helikopterów się dzwoni przed każdym skokiem i prosi o pozwolenie. To tutaj odbiera pani. No, my jedziemy, to jest 6 km. Więc można by przejść, ale no mówię, nie chcę tracić czasu, zwłaszcza że pogoda ma się popsuć tam późnym popołudniem, a chciałbym skoczyć ten skok i jeszcze właśnie pójść na ten drugi. Więc po prostu chcę przyspieszyć całą procedurkę. A tutaj też są, po tej stronie też jest skok, jeden z najprostszych. Nazywa się Yellow Ocean. Tutaj widzicie rękę wskazujący wiatr. Tutaj wiatru wiele nie ma, jak widać. No, a my ciśniemy. No to teraz totalnie inną drogę wybieramy. Właśnie, żeby przejść na ten Low Ultimate. Co ciekawe, w zimę na miejscu, gdzie jest tuż obok, czyli High Ultimate, jest rampa, z której można skakać, bo niestety, ale w lato tą rampę zdejmują z racji na to, że turyści potrafią wchodzić na tą rampę, żeby zrobić sobie zdjęcie, ale jak tam dojdziemy, to ja wam pokażę dokładnie to miejsce, to zobaczycie, jaki to jest hardkorowy pomysł. A teraz jesteśmy w miasteczku Muren. Ja idę tam. Piękny, robi robotę. No i już jesteśmy na miejscu. Czyli tutaj się będę ubierał. Tu jest właśnie to High Ultimate skok. Tego nigdy nie skakałem i na pewno bez rampy nigdy nie skoczę. Bo
Normalnie tutaj jest taka rampa zbudowana. I no i można tutaj skoczyć. No jak bardzo szybko dojść tutaj na exit i skoczyć. To jest no w miarę tutaj z tych wyższych skoków, tych łatwo dostępnych. A co? A ja będę szedł tam. Muszę najpierw się ubrać, będę szedł właśnie w tamtą stronę i tam zjeżdża się po linie właśnie na niższy trochę exit, gdzie tutaj jest problem. Chodzi o to, że tutaj trzeba bardzo daleko przeskoczyć pierwszy etap skoku, gdzie no w wingsuicie w ogóle no to te starty i ręce są zablokowane, więc by było po prostu dużo trudniej to zrobić, ale nie ma co ukrywać, chyba bez wingsuita ja też bym tutaj nie chciał po prostu skakać. Bez rampy na pewno. No jakoś nigdy się nie odważyłem, jakoś ten exit też ma, że tak powiem, taką śmiertelną renomę. Dobra, ja się ubieram i wtedy włączę kamerę, to zobaczycie jak tam cały proces schodzenia na dół. Już się nie mogę doczekać. No jest znaczek już. Oczywiście warning. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy pamiętam, jak tu się poprzypinać? No dobra, teraz trzeba przejść tutaj, żeby się przygotować, ubrać wingsuit. O. No dobra. Hello, I'm on low ultimate, one wingsuit. Can I jump right now? That's okay. Thank you very much. Bye bye. Have fun. Bye. No, to mamy pozwolenie na start. Okej. To co? Gotowy. Ready, set, go! No i lecimy z Low Ultimate. To miejsce jest na niecałe 1600 metrów nad ziemią. I co ciekawe, tutaj do przelecenia jest niecałe 800 metrów, dosyć sporo jak na te skoki w dolinie. No i ten wodospad, który teraz zobaczycie, pierwsze ujęcie. Bang! No, tej wody za dużo nie było, ale jeszcze drugie ujęcie, jakby POV, tak żebyście zobaczyli, jak ja to widzę, jak ja tutaj celuję. Też tutaj przyspieszam, bo mam dużo większy wingsuit niż w zeszłym roku. Więc jest mi po prostu dużo prościej tam wlecieć. No i tutaj też się otworzyłem znowu dosyć wysoko, ale tak jak już wcześniej mówiłem, nie ma sensu dla mnie tutaj pałować do ziemi
i próbować zyskać, nie wiem, parę sekund lotu, bo zdaję sobie sprawę, że po pierwsze to nic nie zmieni, tam nie ma żadnego terenu, nic się wielkiego nie wydarzy, a po drugie, no, ewentualne ryzyko jakiegoś tam twista czy jakiejś innej sytuacji, no moim zdaniem jest to po prostu tego nie warte. No może też dlatego jakby odpukać, no całkiem spoko mi idzie moja kariera base'owa właśnie, że mam takie podejście, a nie inne. No i do lądowania też wracam jakby w kierunku, z którego jest ta kolejka, ale tutaj zobaczcie, że też ustawiłem się pod wiatr, no tak, żeby oczywiście jak najdelikatniej wylądować. Piękniuśko. Zajebiście. No, to tak właśnie wygląda skok z Low Ultimate. Powiem wam, czuć prąd na jajach. Jak pierwszy po jakimś czasie taki skok, to jest fan. No, to jak król jestem tu w pięknej układalni, jak widzicie. Tu mogę sobie ułożyć swój sprzęcik. Jest fajnie, bo tu jest dosyć chłodno. To jest mega zaleta w porównaniu do układania tam zaraz po skoku, tam gdzie wczoraj układałem sprzęty i to 3 razy. No, tu jest zdecydowanie przyjemniej, także ułożę sprzęt, tylko muszę najpierw sprawdzić, czy kolejka, którą mamy jechać na górę i gdzie Alex chce zobaczyć, jak skacze, to o której jest powrotna kolejka, żeby nie było tak, że on nie będzie miał jak wrócić, jak już ja skoczę i on będzie musiał wtedy stamtąd wrócić. Także najpierw to sprawdzę i napiszę mu i wtedy będę układał sprzęt. To zobaczymy, czy ten kolejny skok pójdzie z Alexem, czy pójdę sam, czy się nie uda. Dam znać. No, z racji na to, że na radarze pokazuje, że za jakieś 45 minut powinno zacząć padać, no to jakby nie pójdziemy na ten skok. Dzisiaj jeden tylko wodospad, miało mnie schłodzić, nie schłodziło, ale przynajmniej, no mówię, tu temperatura jest spoko. Także ja się teraz będę układał. Faktycznie pogoda się zrobiła taka, że no tam to już na pewno pada. Myślę, że zaraz zacznie padać, także wjeżdża sobie mój makaronik. Jest mój ulubiony makaronik. I co, na dzisiaj to tyle. Nie będę was już męczył moim jedzeniem, moimi przemyśleniami. Spróbuję jeszcze ogarnąć pranko, jakby się udało, by było miło. I co, cieszę się, że tu jestem i mam takie widoki, mogę zjeść właśnie jedzonko, no, z takimi widokami. No i mówiłem, że będzie padać.
Tak się kończy ten dzień.